Ala, wiesz, jaki temat zawsze poruszamy pod koniec naszych wywiadów? O kim albo o czym rozmawiamy? Bardziej o czym? No nie wiem, Damian, zaskocz mnie tym razem. Daj mi inne pytanie, niż zawsze. Za każdym razem rozmawiamy o miłości. Pytałem się ciebie, czy masz chłopaka, czy zerwałeś z chłopakiem, więc teraz czas na pytanie, jacy faceci ci się podobają? Powiem tak. Jak nie mów, że to twoja słodka tajemnica. Za każdym razem, kiedy pytasz się mnie o miłość, no. Ja mówię, to moja słodka tajemnica, bo to jest moja słodka tajemnica. Ale jaki typ faceta ci się podoba? No, zdradź nam cokolwiek. Słuchaj, blondyn. To moja słodka tajemnica, Damian. Mm. I cenię sobie to, że to może być taka sfera prywatna. Szkoda trochę. A czym można cię zauroczyć? Inteligencją i szczerością, okay, lojalnością. To mi imponuje. Okej, okay, a na przykład... Czekaj, bo ja muszę pomyśleć, bo moi widzowie uwielbiają te wątki właśnie o tych chłopakach. A na przykład brałabyś pod uwagę chłopaka z zagranicy, żeby się z nim porozumiewać w języku angielskim? Myślę, że nie byłoby przeszkód. Z racji tego, że moja mama uczyła mnie angielskiego całe życie i uczyła potem w mojej szkole, to nie mam wielkich problemów, wiadomo, można trochę jeszcze podszkolić, żeby było lepiej, ale to nie byłaby przeszkoda. A czy muzycy dostają 5 punktów więcej? Jako artyści, że macie więcej tematów do rozmów, czy właśnie nie? Bo ja znam dwie teorie. Pierwsza jest taka, że dwóch artystów w domu to źle i niektórzy dają punkty ujemne. A jak to jest u ciebie? To wszystko zależy od osoby. No to masz chłopaka, czy nie? Myślę, że znasz odpowiedź na to pytanie. Czyli? Nie ma. To moja słodka tajemnica.